wychowanie w domu i takie przekonanie, szczególnie mojego ojca, że po prostu warto komuś, kto potrzebuje pomóc, sprawiły, że zacząłem się zastanawiać, czy może nie znaleźć sobie miejsca w takim obszarze. Trafiłem do Cieszyna. Zacząłem pracować w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zebrała się grupa kilkunastu młodych ludzi, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, trochę artystów, mniej lub bardziej spełnionych. Mieliśmy nieprawdopodobnie dużo entuzjazmu. W pewnym momencie burmistrz Cieszyna zwrócił się do naszej organizacji z pytaniem, czy nie zajęlibyśmy się osobami bezdomnymi. W takim pierwszym odruchu powiedziałem, że nie, dlatego że nie wiem jak. Nie dawało mi to spokoju. Zacząłem sam siebie pytać, czego tak naprawdę potrzeba osobie bezdomnej. I to był chyba ten moment przełomowy. Odpowiedź była banalnie prosta. Potrzeba mu więzi, bliskości, odpowiedzialności. To są trudne rzeczy i tego już tak łatwo nie można stworzyć. I pamiętam, wówczas napisałem taki projekt, który zakładał, że powinien to być dom. Miejsce nauki, edukacji, pracy. To, co tutaj robimy, utrzymujemy z działalności gospodarczej. To jest gastronomia, pralnia wodna i chemiczna, duża stolarnia. Stąd pomysł na markę Well Done. Fajne, eleganckie, trochę dowcipne prezenty. Chodzi o to, żeby tych ludzi traktować po prostu poważnie, a nie jak pacjentów, klientów, petentów, czy jak się w tej chwili mówi często w projektach europejskich, beneficjentów.